Ciąg dalszy nastąpi w TVS. Sponsorem programu jest nadawca Radia Ekspres 92.3 FM. Prawdziwa lokalna stacja. Sponsorem programu jest Radio Silesia, organizator Dnia Babci i Dziadka w Operze Śląskiej w Bytomiu. Dzień listopada, pora na prognozę pogody. Noc na Śląsku będzie pochmurna. Temperatura 7 stopni wskażą termometry w Częstochowie, 8 w Katowicach, 9 w Bielsku Białej. Jutro Polskę dzielimy na dwie części. Oczywiście dzielimy pod względem pogodowym. Od Białegostoku przez Bydgoszcz, Toruń, aż po Opole i Wrocław. Jeśli kierujemy się na północ, na północny zachód, przewaga chmur. Natomiast na południu, na południowym wschodzie oraz w centrum kraju, tutaj nieco więcej przejaśnień, chwil ze słońcem. Najniższa wartość temperatury to 11 stopni i tyle wskażą termometry w Szczecinie. 12 stopni na północy, w Gdańsku, w Poznaniu, a także w Białymstoku. 13-14 stopni to taka średnia temperatura, najcieplej 15 stopni. Tyle wskażą termometry w Rzeszowie, w Krakowie i w Katowicach. Wróćmy jeszcze nad Górny Śląsk, a tutaj dzień raczej pogodny, z przejaśnieniami, nieco niegroźnych chmur może pojawić się na niebie. 15 stopni w Częstochowie i w Katowicach, 17 stopni wskażą termometry w Bielsku Białej. Ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Sponsorem programu jest nadawca Radia Ekspres 92.3 FM. Prawdziwa lokalna stacja. Sponsorem programu było Radio Silesia, organizator Dnia Babci i Dziadka w Operze Śląskiej w Bytomiu.